dobiega końca sezon 2018-2019. Pomału dobiega także końca proces budowy zespołu przed kolejnymi rozgrywkami. Ważnym elementem składu Mistrzów Polski był i jest obecny z nami Aleksandr Bondar. Sania, to już trzeci sezon w rekordzie dobiega końca. Z tego sezonu co najbardziej utkwi w Twojej pamięci? No, na 100% najbardziej to jest Liga Mistrzów w Barcelonie, bo coś takiego nie przeżyłem w życiu. To chyba zostanie na zawsze w moim sercu. No, piękna to była przygoda w tym roku. Mam nadzieję, że następnego sezonu powtórzymy coś takiego. Bo musimy zakomunikować oficjalnie, Sania przedłuża kontrakt z klubem z Cygańskiego Lasu o kolejnych 12 miesięcy, czy tak? Tak, jestem z tego zadowolony, że zostaję w rekordzie jeszcze na rok. Mam nadzieję, że znowu będę pomagał drużynie zdobywać największe cele. No i tak już, jak i mówiłem, żeby osiągnąć taki sam sukces jak tam w tym roku i dobrze zagrać. No właśnie, 38 lat, tego nie będziemy ukrywać. Wszak nie rozmawiamy z kobietą, o wieku możemy wspomnieć. A zdrowiem i kondycją nadal imponujesz. Jakie zatem cele stawiasz sobie przed kolejnym sezonem? No, cel zawsze jest dla mnie jeden, żeby drużyna zawsze wygrywała. Wszystko, gdzie bierze udział. A tak jak na dany moment coraz lepiej się czuję, nie? Bo czym bliżej do końca sezonu, to lepiej się czuję na boisku i tak zdrowotno i mam nadzieję, że tak będzie na następnym roku. Nie wiem, czy na Ukrainie, ale w Polsce jest takie powiedzenie: człowiek jak wino, im starszy, tym lepszy. No tak, jest coś takiego, to się na Ukrainie jest. Z tych trzech lat, które dobiegają końca w Bielsku Białej, w rekordzie w Cygańskim Lesie, Sania, jeden szczególny moment? Trudno powiedzieć coś takiego. Każdy rok coś jest, coś swoje, zawsze wygrywamy coś. Najbardziej trudny był pierwszy rok, nie? Bo na koniec sezonu dostałem kontuzję. To myślałem, żeby tylko wrócić do tej samej formy, żeby grać jak najdłużej. No a później dwa lata rzędu wszystko było ok. Z zdrowiem wygrywamy wszystko i każde zdobycie każdego pucharu, mistrzostwa, super pucharu zawsze taki. Życzymy zatem kolejnych multum serduszek wykonanych po bramkowych akcjach w sezonie 2019-2020. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że tak będzie.